Spotkanie Self Cooking Center to konkurs dla młodych kucharzy organizowany w odrestaurowanym zamku Topacz. Impreza ma za zadanie promować zdolnych młodych kucharzy. Konkurs tak naprawdę ma na celu pokazać maszynę, region, produkt regionalny, także zobaczymy, jak to wszystko będzie współgrało. Także techniki, które będą wykorzystywane, to są tylko i wyłącznie za pomocą pieca w większości, bo prawie w 80%. Także będzie to demonstracja pieca, a także i umiejętności tych młodych kucharzy, tak samo ich pogląd, wizerunek na tą nowoczesną kuchnię. Także naprawdę jestem mega ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu była gęsina. Zadaniem 6 dwuosobowych zespołów było stworzenie przepisu na danie główne. Polska gęsina w Niemczech ma naprawdę bardzo duże uznanie, także stwierdziliśmy, że warto promować ten produkt. Już od jakiegoś czasu Poznań go promuje. Chcieliśmy tak samo pokazać jego tutaj, żeby uświadomić ludzi, że te trendy się zmieniają. Wracamy do tej gęsiny, zaczynamy wykorzystywać gdzieś tam gęsi tłuszcz, który został zapomniany, który naprawdę będzie wnosił bardzo dużo pozytywnego. Myślę, że jest to jakaś forma prestiżu, można jakoś zabłysnąć na rynku, nazwijmy to kulinarnym. Możliwość rozwoju, pokazania się, konsultowania różnych porad, zaczerpnięcia jakichś nowych metod gotowania, wymiana zdań w środowisku gastronomicznym, prawda? Głównie to jest też doświadczenie, to jest też mój pierwszy konkurs, debiutujemy tutaj obydwoje, nie byliśmy nigdy wcześniej. Chcemy zobaczyć też strukturę, jak to wygląda. Jak wygramy, bardzo możliwe, że możliwe się otworzą przed nami nowe perspektywy. Wśród produktów obowiązkowych, które młodzi kucharze musieli wykorzystać w swoich przepisach, jury umieściło także wyroby regionalne. Jest to salceson z gęsi, z musem z moreli, musem z żurawiny i czarnego bzu. Czyli tutaj uważam, że te produkty mamy regionalne, na chwilę obecną w tym sezonie. Także staraliśmy się wykorzystać tutaj tą bazę do skomponowania gęsiny w jakimś takim niecodziennym odsłonie, takie niecodzienne. Kucharskie zespoły miały także swoich trenerów, którzy czuwali nad poprawnością wykonywanych dań. No jeżeli chodzi o młode talenty, tak, pokazuje, że zawód kucharza to jest nie tylko jakby ograniczenie się do kuchni, do czterech ścian tak zwanej przeszłości, która się ciągnie niestety w naszym kraju, że kucharz to jest szczur kuchenny i nieważne, to jest sztuka. To jest sztuka i oni muszą to zobaczyć, że po prostu poprzez takie działania ich kreatywność się zwiększa z chwili na chwilę, tak? I wtedy ich talerze wychodzące w restauracjach dla gości są zupełnie inne. Zawodników oceniało międzynarodowe jury, które pod uwagę brało przede wszystkim smak, użyte składniki, umiejętności, pomysł, wygląd i technikę. Będziemy oceniali właśnie, tak jak już powiedziałem, wykorzystanie technologii pieca, czyli pieca, ilość funkcji wykonywanych w nim. Będziemy oceniali smak, będziemy oceniali wizerunek, kreatywność też przede wszystkim. Także to wszystko będzie się składało na sumę punktów, które na koniec zostaną wystawione. To wspaniale, że możemy gościć tutaj młodych kucharzy, uczyć ich, wspierać i pokazywać również nową technologię gotowania. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala w Zamku Topacz, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.